poranek dwójki, 10 minut po godzinie ósmej. To był oczywiście Polonez Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz". W reżyserii Andrzeja Wajdy grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Antoniego Wita. Maestro, we własnej osobie jest już z nami w studiu dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Muzyka Wojciecha Kilara ma dla pana chyba szczególne znaczenie, jako wieloletni dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach właśnie. Bardzo bardzo często współpracował Pan z mieszkającym na Śląsku kompozytorem i co może niewielu z naszych słuchaczy uświadamia sobie, pan przez 17 lat mieszkał również na Śląsku. Tak, dlatego że uważałem, że z tym znakomitym zespołem trzeba się identyfikować w takim stopniu, jak również i z regionem. No i oczywiście to była okazja do przyjaźni w, w śląskim w środowisku kompozytorskim, które było bardzo. Bardzo silny, bo przecież nie tylko Wojciech Kilar, ale Henry Mikołaj Górecki, Eugeniusz Knapik, a jeszcze inne nazwiska: Lasoń, Szanowski, Dziadek, Szalonek. I to oczywiście dało mi okazję do wielu wykonań, w tym również prawykonań utworów tych kompozytorów. Ja przypomnę, że bodajże siedem utworów Wojciecha Kilara miałem okazję wykonywać po raz pierwszy. Między innymi to są takie znaczące pozycje jak Angelus czy Wiktoria, pierwszy koncert fortepianowy. No i oczywiście nagrywałem mnóstwo jego utworów, również z muzyki filmowej. Takim najmilszym wspomnieniem jest oczywiście nagrywanie do muzyki do pana Tadeusza Andrzeja Wajdy, którego przed chwilą Polones e, słuchaliśmy. Mhm. Jak rozumiem, stąd uwertura uroczysta z 2010 roku Wojciecha Kilara w tym programie warszawskim się znajdzie w najbliższą niedzielę. Tak, chociaż jednak muszę powiedzieć, że inicjatywa tutaj wyszła od dyrekcji drugiego programu. Dlaczego? Dlatego, że to jest utwór, jak w ogóle utwory, większość tych znacznych, tych ważnych pozycji Wojciecha Kilara, jest napisana na bardzo wielką orkiestrę, która wymaga doangażowania całego szeregu muzyków, do składu podstawowego orkiestry. No, z tym zawsze mogą być kłopoty finansowe. No, ale ja, jeśli byłem proszony, żeby właśnie y, tutaj umieścić y, utwór lara, to nie chciałem z drugiej strony y, umieszczać tych pozycji ogranych albo tych, y, napisanych często na mały zespół, jak na przykład o, Orawa, Preludium Chorowe. Zresztą to pozycje już wielokrotnie grywane, a tymczasem napisana w roku y, 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 2014, y, 10. Y, y, 10, no, nawet nie wiedziałem. Ładnie, y, uwertura jest poświęcona, Miastu Katowice. Wojtek bardzo był szczęśliwy i bardzo kochał Śląski Katowice, i dlatego poproszony napisał właśnie taki utwór na. Jubileusz, okrągłą rocznicę miasta Katowic. Tak się złożyło, że utwór do tej pory nie był wykonywany w Warszawie, więc bardzo się cieszę, że właśnie będę mógł go zaprezentować po raz pierwszy. To będzie premiera warszawska. Wojciech Hiller rzeczywiście gdzieś w wywiadzie mówił, że Katowicom zawdzięczam całą swoją edukację, całe swoje życie, wszystko to, co najważniejsze. Tym utworem mogłem złożyć hołd miastu. Cieszę się, że Miałem taką szansę. Y, y, premiera y, uwertury uroczystej, w takim razie w Warszawie y, w najbliższą niedzielę, ale co ciekawe, to będzie też pana pierwsze spotkanie z Polską Orkiestrą Radiową. Tak jest, tak się złożyło, i dlatego bardzo jestem wdzięczny dyrekcji orkiestry i drugiego programu, że otrzymałem to zaproszenie co prawda w przeszłości, no jak długie lata byłem szefem innej orkiestry radiowej, a następnie Filharmonii Narodowej, to nie tylko no nie miałem czasu, ale no już Warszawa była nasycona licznymi występami z moim udziałem, więc jakoś tak się złożyło, że nie miałem okazji z tą orkiestrą występować, ale obserwuję i dokonuję od lat i widzę, że reprezentuje coraz wyższy poziom, bardzo profesjonalny i obecnie jest orkiestra w bardzo dobrej formie, także myślę, że my i słuchacze i ja będziemy mieć wszyscy dużą satysfakcję. Uwertura uroczyste to na początek tego koncertu, a potem wybrał pan dwa utwory rosyjskich kompozytorów, zupełnie różne. Tak, ale układając programy moich koncertów na ogół kieruję się tym, aby nie wykonywać utworów, które już... W tym mieście wykonywałem, a zwłaszcza jeśli to było niedawno, i przyznam się, że ta idea zawsze mi przyświeca od lat przy układaniu moich programów. I chociaż Piąta symfonia Czajkowskiego wielokrotnie była przeze mnie dyrygowana, i również z orkiestrą i filharmonii narodowej, i z orkiestrą Nospru, ale nigdy nie miało to miejsca w Warszawie. Natomiast no, chciałem uzupełnić program, żeby to była jakaś linia, więc w tej chwili, jak pojawił się Wojciech Kilar, no to będą, można powiedzieć, utwory słowiańskie. Suita z Ognistego Ptaka. Rzeczywiście, kiedyś ją w Warszawie dyrygowałem, ale proszę sobie wyobrazić, że było to 33 lata temu. <laughs> także myślę, że już nikt tego nie pamięta. No i moje podejście do tego utworu na pewno jest teraz. Zupełnie odmienne. Mhm. A bliższe są Panu takie romantyczne brzmienia jak, jak w Piątej Symfonii? Czy, czy no, taką... Piąta Symfonia Czajkowskiego to jedna z najważniejszych symfonii w repertuarze romantycznym, ale nie tylko romantycznym. Jeżeli weźmiemy symfonie napisane przez najwybitniejszych kompozytorów i nawet tych, którzy napisali ich wiele. Zawsze znajdzie się jeden, dwa czy trzy, trzy utwory, które mają szczególne znaczenie. No na przykład w wypadku Czajkowskiego to jest niewątpliwie symfonia piąta i szósta, które od lat cieszą się nieprzerwaną popularnością na wszystkich estradach koncertowych świata. Chciałem właśnie zapytać w kontekście tej muzyki Czajkowskiego o, o pana takie już indywidualne sympatie, czy, czy bliżej jest panu właśnie do, do Czajkowskiego, czy, czy tu w stronę Strawińskiego bym pan poszedł, do takich wyraźnych, ostrych brzmieni Bardzo e, e, lubię się w ten sposób wypowiadać, <laughs> dlatego, że e, e, wielu kompozytorów z różnych epok e, e, jest mi bliskich, ale to, co mi jest bliskie, to ich utwory. Na przykład te wymienione dwa w tej chwili mhm. przez pana utwory, które są w moim programie, niewątpliwie są mi bliskie, ale w twórczości Strawińskiego jest, są pozycje, które przyznam się, nie darzę specjalnym entuzjazmem i, i których może nawet nie dyrygowałem, albo nawet dyrygowałem, ale nie wspominam tego z jakąś specjalnie, z wielkim entuzjazmem. No wśród, wśród twórczości Czajkowskiego jest wiele wspaniałych pozycji, ale też są takie utwory, które mniej, zresztą i słusznie są mniej grywane, no bo nie, nie odznaczają się taką doskonałością. Od sezonu 2013-2014 jest pan dyrektorem artystycznym Orchestra Sinfonica de Navarra w Pampelunie w Hiszpanii, dyrygentem honorowym też Filharmonii Krakowskiej. Znając pana podejście do muzyki, z pewnością propaguje pan muzykę polską za granicą, tam w Hiszpanii w ogóle na całym świecie. Jak w tym kraju odbierana jest muzyka polska? Rzeczywiście i skoro pan poruszył ten temat, to z przyjemnością powiem, że w tym sezonie dyrygowałem już pięć e, koncertów poświęconych wyłącznie muzyce polskiej e, e, w całej Europie. Między innymi właśnie e, w Pamplonie jeden z moich ostatnich koncertów miał taki program e, e, Uwertura Polonia Wagnera, więc co prawda był to Wagner, ale takim o polskim obliczu. Yy, koncert skrzypsowy Karłowicza, symfonia Rustika Panównika i krzesany Kilara. To z tego, co się orientuję, to te wszystkie pozycje były tam pierwszy raz wykonywane yy, yy, i było bardzo duże zainteresowanie, bo ja przypomnę, że w Pamplonie, która ma 200 czy też 250 tysięcy mieszkańców, jest sala koncertowa, która ma. 1600 miejsc i nasza orkiestra e, 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 gra koncerty z powtórzeniem, a równocześnie w tej sali odbywa się cały szereg gościnnych występów. No i te, wypełnić taką salę nie jest e, łatwo, zwłaszcza e, z programem złożonym z utworów e, kompozytorów, którzy nazwiska są praktycznie zupełnie nieznane. Ale tu właśnie bardzo ładnie jeden z krytyków później w recenzji podkreślił, że przecież muzyka polska to nie tylko Chopin, Szymanowski, Lucosławski, Penderecki, ale właśnie również Karłowicz, Panównik Kilar, ale również w tym sezonie dyrygowałem w Madrycie rekwiem polskie Pendereckiego. Niedawno dyrygowałem w Szwecji koncert też muzyki polskiej, w którym była z kolei symfonia Karłowicza, a w Wuppertalu Inny koncert polski, w którym go programie była na przykład Druga Symfonia Szymanowskiego. To jest właściwie bardzo dobra sytuacja, że w tej chwili na świecie jest duże zainteresowanie do, dla utworów, które dotychczas nie były w stałym repertuarze i w muzyce polskiej mamy niestety dużo takich kompozycji, bo przecież nawet Szymanowski nie jest jeszcze kompozytorem powszechnie grywanym. No nie mówiąc już o Karłowiczu, który jest praktycznie nieznanym kompozytorem za granicą. Również niezbyt znany jest Panównik poza Anglią, a przecież w jego dokonaniach jest tyle wspaniałych mu utworów. Wątki muzyki polskiej w pana koncertach, ale podobno w orkiestrze w Nawarwy również są akcenty polskie. Owszem, bardzo się cieszę, że tam jest ośmiu muzyków urodzonych i wykształconych w Polsce i pracują tam już od lat. Ja myślę, że, że ponad 20 lat zapewne i ty... Często zajmują bardzo eksponowane stanowiska, także możemy być z tej grupy polskiej tam dumni. Na zakończenie naszej rozmowy muszę zapytać o wielkie wyzwanie, jakie stanie przed Panem w kwietniu cykl koncertów a właściwie to będzie Pana debiut ze słynną orkiestrą z Cleveland. Bardzo się cieszę i jest to niewątpliwie taki, taki symptomatyczny sukces w mojej drodze życiowej, bowiem dostałem zaproszenie z tej jednej z najbardziej renomowanych orkiest amerykańskich i poproszono mnie, abym zadygował eroikę, więc to jest też taka pozycja niezwykle ważna. Dla każdego dyrygenta, a ja ze wzruszeniem wspominam, że w roku 66. byłem w filharmonii, będąc jeszcze studentem, byłem w Warszawie na koncercie tejże orkiestry pod dyrekcją legendarnego dyrygenta Żorża Zela. Więc akurat mój koncert tam będzie się odbywał równo 50 lat po tej historycznej wizycie zespołu amerykańskiego w Polsce. Czy wątki polskie tam również pan przemyci? Właśnie tam będzie pierwsza część poświęcona, można powiedzieć, muzyce polskiej, bo będzie uwertura Polonia Wagnera i koncert fortepianowy Chopina, który będzie grał Jan Lisiecki, dla którego również będzie to Debiut w orkiestrze w Cleveland. Wciąż młody pianista, ale coraz bardziej dojrzały artystycznie. Niewątpliwie, bardzo to. E, mam sygnały, że również środowisko polonijne oczekuje tam mnie e, z zaciekawieniem. Będę miał spotkania, specjalny wieczór właśnie w takim klubie polskim, a również taka. Ciekawostka, która dla mnie jest interesująca, jako co prawda już emerytowanego, ale wieloletniego profesora Akademii Muzycznej w Krakowie, przepraszam, w Akademii Muzycznej w Warszawie, zostałem poproszony, aby poprowadzić próbę z orkiestrą studencką tamtejszego konserwatorium. To już nie pierwszy raz mam takie zaproszenia. Pamiętam, że kiedyś w Oslo miałem taką przyjemność, kiedyś również w Pekinie. No, żałuję, że w Warszawskiej Akademii Muzycznej jakoś nie udało się wprowadzić tego typu propozycji, która na pewno byłaby bardzo interesująca dla studentów. Ci z Państwa, którzy do Cleveland w kwietniu nie będą się mogli wybrać, mogą się wybrać w najbliższą niedzielę do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Tam suita ognisty ptak Igora Strawińskiego, piąta symfonia emol Piotra Czajkowskiego i uwartura uroczysta Wojciecha Kilara. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Antoniego Wita, który był dziś naszym gościem w poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. e serdecznie zapraszam.